Pierwszy suwalski dzień profilaktyki nowotworowej odbywa się dziś w Suwałkach. Organizatorem jest Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska imienia papieża Jana Pawła II w Suwałkach. Placówka zorganizowała Marsz Nadziei pod hasłem Rak to nie wyrok i konferencję zatytułowano Profilaktyka chorób nowotworowych. Szkoła zaprosiła specjalistów, którzy opowiadają o profilaktyce i sposobach wykrywania choroby. W czasie pierwszego suwalskiego dnia profilaktyki nowotworowej można oddać krew, zapisać się do banku potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz skonsultować się z lekarzem onkologiem. Jednym z prelegentów jest ksiądz Jarema Sykulski, kanclerz WSSM. Ksiądz Sykulski od 5 lat walczy z nowotworem. Jestem teraz po kolejnej serii chemii, w której się właśnie ta chemia zakończyła i przez najbliższy czas będę na tak zwanym podtrzymaniu na przeciwciałach. Ja mam świadomość, że póki co moja choroba jest nieuleczalna, ale przewlekła i po prostu z tą chorobą trzeba umieć żyć, dlatego że najważniejsze dla człowieka chorego na raka jest umiejętność wyznaczenia sobie pewnej perspektywy, dalszej perspektywy. Nie można żyć tylko z dnia na dzień, bo jeżeli tak byśmy ustawiali swoje życie, to wystarczy, że dzień jakiś przyjdzie jakiejś słabości i nie będziemy mieli siły sobie wyznaczyć następnego celu. Trzeba, oczywiście Pan Bóg pewne rzeczy weryfikuje, natomiast my musimy sami mieć tę siłę i ten optymizm, że chcemy coś jeszcze w tym życiu zrobić. Na spotkanie przybyły przedstawicielki suwalskiego klubu Amazonek z Beatą Krzyżewską, przewodniczącą na czele, które mówiły o sposobach i potrzebie szybkiego wykrywania nowotworu piersi. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że profilaktyka tak naprawdę ratuje nam życie, bo rak wczesny, bezobjawowej fazie rozwoju jest uleczalny. On nie boli, on objawia się, tak jak u nas w przypadku kobiet, raka piersi, w formie guspów twardych, bezbolesnych. Przy dotknięciu one naprawdę nie bolą, to nic nie wskazuje na to, że to może być nowotwór.